Znaj Marcin Rzosek, a dla mnie to doskonała okazja, aby nabić sobie na tobie wyświetleń i zasięgu. Marcin, miło ci widzieć. Nie, ale wiesz co, pomyliłeś mnie z kimś bardziej zasięgowym chyba. No chyba jesteśmy na zasięgowy, taki zły nie jesteś, nie? Nie, wiesz, coś powiedzieć. Może ty się opalasz, w naszym blasku nie wiem. Troszkę na pewno, ale lubię twoje relacje. Nie są złe. Trochę jestem kąśliwy w stosunku do ciebie, ale tylko dlatego, bo cię bardzo lubię. A w ogóle między nami jest dobra energia, tak jak między mną a Gosią, która właśnie uciekła. Ewidentnie było widać, że właśnie protony, kurwa, i neutrony się odbijały od ścian. Ale ja bijąc tego, co mówisz, ja uważam, żebyśmy my mieli we dwóch program, za który by ktoś dobrze zapłacił, to gościu kąśliwość, punktowalność, byśmy jechali z nimi sztywno. Ja myślę, że do trzeciego odcinka byśmy się pobili i byśmy musieli to zakończyć. Nie, byśmy się nie bili, ja bym się nic nie zrobił, Marcin, spokojnie. Dzięki, nie. Dzięki. Myślałem właśnie o drugą stronę, że się... Marcin, cały internet zastanawia się, do jakiej wyjdziesz piosenki, do Piotra Śligi. Nie będziemy zdradzać, no ale chyba wybór nasuwa się sam. Powiem tak, skrzynka moja z wiadomościami pęka w szwach i bardzo mocno to rozważam. Stary, ale ty musisz to zrobić, nie masz wyboru. Bardzo mocno to rozważam. Bo z tego, co pamiętam, to twoja nuta, której wychodziłeś z KSZ, taka trochę chujowa była, nie? Ale co jest twoja. Lubi, co kto lubi, dokładnie. No. No ja liczę na tą taką polską. Dobrze, no zobaczymy. Mówię, bardzo mocno to rozważam. Stary, musi gościu... 51 do 49 na razie. Na korzyść Krzyża. Rozumiem. W ogóle interesuje cię ten Cloud dzisiaj, czy nie? Tak, ciekawy jest. Ciekawy jest. Szkoda tylko, że osoba, która według mnie najbardziej ciągnęła kartę, czyli Bomba... No. Możemy teraz pozdrowić. Pozdrawiamy oczywiście bardzo mocno. No i kurczę... I naprawdę, no gościu, mam dużego pecha i współczuję mu po prostu. No ja się zastanawiam właśnie, Montani miał niby to... Mam nadzieję, że Cloud wyśle potężną rakietę. Dobrą pakę od dobrych chłopaków. Wiadomo. Dobra, Marcin. Graliśmy w samochodzie, że jak najmam przytuli bombę od fanfary, to będzie problem. Jak ty na to patrzysz? Ale wydaje mi się, że Marcin Najman obierze taką taktykę, że będzie już od pierwszego gongu na kolanach praktycznie próbował złapać kostkę. To nie Roxa, to nie Roxa. Obgryź mu kostkę, kurwa. A kto wie, ty, może Najman na Roxie się uczył typ na kolanach, co jak? To ty powiedziałeś. No, mi tak widzowie napisali. Ja nie korzystałem z tego portalu, ale skoro... Nie, nigdy? Nie. Ja też nie właśnie, ponoć dużo traciłem, nie wiem. Aha. Dobra, a do tej waleczki z tym Śligą jesteś przygotowany, czy teraz całkiem serio, Marcinej? Teraz tak, wyleczyłeś tą kurtę, no patrzę, tak, czy się wyleczyłeś. To jest druga ręka w ogóle, ale tak, jest okej, jest spoko. Jestem zdrowy, cały, trenuję. Tak? Z git. Ile razy w tygodniu się trenuje, żeby wyskoczyć? Ile razy w tygodniu? Tak. Kurczę, nie wiem, w zeszłym tygodniu rozumiem chyba 8. Ale sama stujeczka, czy siłka w to wchodzi? Jest to głównie przychodzenie i robienie surfiaków na siłowni. To działa, nie? Dobra, no, to my też... na Instagrama. No to my sobie przejrzymy. Mocny ścis, mocny kciuk. A saliśny kciuk w dupę, czy co? Tobie, jak kurwa, nie przyznajesz tych głupich, kurwa, częstych dowcipów opowiadać. Lara.